podczas których zostaną wręczone akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Tegoroczne obchody odbywają się po raz pierwszy od ustanowienia 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej na mocy znowelizowanej w 2022 roku ustawy o Służbie Więziennej. Data ta upamiętnia wydanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jednych z pierwszych w odrodzonej Polsce dekretów o zorganizowaniu okręgowych dyrekcji więziennych oraz w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, statuujących utworzenie Straży Więziennej, której tradycje kontynuuje Służba Więzienna. Wybór miejsca dzisiejszej uroczystości nie jest przypadkowy. To właśnie tu, na Zamku Piastowskim w Raciborzu, dokładnie 10 lat temu, 14 lutego 2013 roku, została otwarta pierwsza w Polsce Izba Tradycji Służby Więziennej, dostępna każdemu turyście. Organizatorem obchodów jest dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu. Oczekujemy na przybycie wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wosia.
Panie i panowie, proszę o powstanie. Szanowni Państwo, na uroczystość przybył wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Woś. Panu ministrowi towarzyszy dyrektor generalny Służby Więziennej, pan generał Jacek Kitliński. Za chwilę dowódca dzisiejszej uroczystości, młodszy chorąży Sebastian Bernaś, złoży meldunek panu ministrowi o gotowości do uroczystości. Szanowni Państwo, nastąpi teraz sprowadzenie sztandaru Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, a następnie odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego. Panie i Panowie Oficerowie, sztandar Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach prowadzi. Dnia tradycji Służby Więziennej hymn państwowy. Ziemi polskiej na pastwie, za Twoim przemawiam,
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, głos zabierze dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, pan pułkownik Łukasz Górny. Panie ministrze, panie generale, panie i panowie oficerowie, wszyscy szanowni państwo, jestem ogromnie zaszczycony, że tak ważne dla naszej formacji, wydarzenie, jakim jest po raz pierwszy obchodzony, bo to dziś trzeba wyraźnie podkreślać, po raz pierwszy obchodzony Dzień Tradycji Służby Więziennej, że ten dzień możemy świętować w tak szanownym gronie. To dla mnie olbrzymia radość i satysfakcja móc dzisiaj na Państwa ręce, reprezentujących instytucje i służby państwowe, samorządy, świat nauki, Kościół, złożyć podziękowanie za współpracę i Państwa obecność, zarówno w chwilach dobrych, jak i tych trudnych. Już teraz w imieniu własnym i dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. W sposób szczególny niech mi wolno powitać na wstępie wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wosia. Witam gorąco dyrektora generalnego Służby Więziennej, pana generała Jacka Kitlińskiego. Równie serdecznie witam przedstawiciela wojewody śląskiego, doradcę wojewody, generała brygady w stanie spoczynku Tomasza Miłkowskiego. Witam zaprzyjaźnione służby mundurowe, dyrektorów, komendantów, szefów i przedstawicieli wszystkich służb i formacji, zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i ziemi raciborskiej, Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Lasów Państwowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Związku Harcerstwa Polskiego na czele z panem nadbrygadierem Jackiem Kleszczewskim, śląskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie. Serdecznie witam przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na czele z panią prezes Sądu Okręgowego w Rybniku, panią sędzią Agatą Pędracką. W sposób szczególny pragnę powitać gospodarzy ziemi raciborskiej. Witam starostę raciborskiego, pana Grzegorza Swobodę. Oraz zastępcę prezydenta miasta Raciborza, pana Dominika Koniecznego. Witam serdecznie panowie. Witam szczególnie serdecznie panią dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu, w którego gościnnych progach odbywa się dzisiejsza uroczystość, panią Krystynę Niklewicz. Pani dyrektor, jeszcze raz dziękuję, że kolejny już raz tak ważny dla naszej formacji moment możemy celebrować w tak dostojnym miejscu. Bardzo dziękuję. Witam przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, dyrektorów instytucji i organizacji województwa śląskiego, w tym ziemi raciborskiej. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam wychowawców i młodzież klas mundurowych, którzy również dzisiaj są z nami. Bardzo serdecznie Państwa witam. Pragnę też w końcu przywitać moich współpracowników, kadrę kierowniczą jednostek penitencjarnych, panie i panów dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych Okręgu Katowickiego. Witam także kapelana okręgowego, witam dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Przywięziennego w Raciborzu, a także przewodniczących resortowych związków zawodowych, Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Pozwólcie Państwo, że szczególne słowo powitania skieruję do wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, którym dziś zostaną wręczone awanse na wyższy stopień służbowy,
po raz pierwszy po nowelizacji naszej ustawy na stopień chorążego sztabowego służby więziennej. W tym szczególnym dla każdego, myślę, z nas dniu pragnę Wam wszystkim podziękować bardzo gorąco za profesjonalizm, za codzienny trud wkładanie w budowanie bezpiecznego i stabilnego państwa i regionu. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Państwa witam. Raz jeszcze witam wszystkich przybyłych Państwa według godności, honorów i pełnionych funkcji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych. Nadanie wyższego stopnia stanowi istotny element polityki kadrowej. Motywuje funkcjonariuszy do podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Zgodnie z uchwaloną w lipcu ubiegłego roku nowelizacją ustawy o służbie więziennej do Korpusu Chorążych dodano nowe stopnie służbowe. Chorążego sztabowego i starszego chorążego sztabowego służby więziennej. Dziś po raz pierwszy funkcjonariusze zostaną awansowani na stopień chorążego sztabowego. Rozkaz personalny o nadaniu wyższych stopni służbowych odczyta porucznik Artur Ochnio. Rozkaz personalny numer 6 na 2023. Na podstawie artykułu 169 ustęp 1 punkt 6 w związku z artykułem 53 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej oraz paragrafu 2 ustęp 4 punkt 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy służby więziennej nadaje z dniem 8 lutego 2023 roku niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień chorążego sztabowego służby więziennej. Starszemu chorążemu Grażynie Siwickiej-Sobczuk, starszemu chorążemu Joannie Kuc, starszemu chorążemu Agnieszce Nowak, starszemu chorążemu Katarzynie Frontczak, starszemu chorążemu Katarzynie Dąbrowskiej, starszemu chorążemu Iwonie Radło, starszemu chorążemu Barbarze Sawickiej, starszemu chorążemu Barbarze Szymkowiak, starszemu chorążemu Marioli Hołdzie, starszemu chorążemu Lucynie Palasz, starszemu chorążemu Annie Radzimskiej, starszemu chorążemu Robertowi Chodorowi, starszemu chorążemu Krzysztofowi Jóźwiakowi, starszemu chorążemu Łukaszowi Szumerze, starszemu chorążemu Arturowi Lotawcowi, starszemu chorążemu Bartłomiejowi Koczorowskiemu, starszemu chorążemu Przemysławowi Krasoniowi, starszemu chorążemu Arkadiuszowi Świerkotowi, starszemu chorążemu Łukaszowi Brzozowskiemu, starszemu chorążemu Rafałowi Gowinowi, starszemu chorążemu Leszkowi Jakubcowi, starszemu chorążemu Pawłowi Lipianowi, starszemu chorążemu Rafałowi Miturze, starszemu chorążemu Janowi Domereckiemu, starszemu chorążemu Piotrowi Michałowskiemu, starszemu chorążemu Mariuszowi Ostrowskiemu, starszemu chorążemu Jackowi Kulaszy, starszemu chorążemu Jarosławowi Kuźnikowi, starszemu chorążemu Zbigniewowi Pałce, starszemu chorążemu Damianowi Paulowi, starszemu chorążemu Dominikowi Becelli, starszemu chorążemu Patrykowi Kacperakowi. Rozkaz podpisał dyrektor generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński. Funkcjonariusze awansowani na wyższe stopnie służbowe, wystąp. Akty nadania wyższych stopni służbowych wręczy wiceminister sprawiedliwości pan Michał Woś w asyście dyrektora generalnego Służby Więziennej, generała Jacka Kitlińskiego. Proszę panów o wystąpienie.
pana ministra i pana generała proszę o pozostanie na scenie. Funkcjonariusze mianowani na wyższe stopnie służbowe, wstąp. Proszę pana ministra i pana generała o zajęcie miejsca. Szanowni państwo, proszę o zabranie głosu wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wocia. Szanowny panie generale, dyrektorze generalny, panie dyrektorze okręgowy, panie dyrektorze Zakładu Karnego w Raciborzu, szanowni panowie generałowie, z wielkim przyjacielem ziemi raciborskiej, panem generałem Kleszczewskim, który tu osobiście przyjechał. Wielki to dla nas zaszczyt, bardzo dziękuję. Panie, panowie oficerowie, pani prezes, państwo prezesi, państwo dyrektorzy różnego szczebla instytucji wojewódzkich, samorządowych i lokalnych, regionalnych, wszyscy szanowni państwo, funkcjonariuszki i funkcjonariusze służby więziennej, szanowny panie rektorze naszej Alma Mater Raciborskiej, szanowni państwo. Dzień tradycji służby więziennej. Pan dyrektor okręgowy podkreślił, że obchodzony po raz pierwszy, ale funkcjonariusze służby więziennej doskonale wiedzą, że 8 lutego to jest dzień szczególny, szczególny dla służby więziennej, w którym dotychczas do tych wielkich reform z lipca zeszłego roku był obchodzony jako święto służby więziennej. Od 22 roku, czy można powiedzieć pierwszy raz w tym roku, święto służby więziennej to jest 29 czerwca, czyli w dniu patrona, oficjalnego patrona służby więziennej, świętego Pawła. I już teraz zapraszam na obchody w trochę innych okolicznościach. Służba więzienna zawsze miała tę specyfikę, że święto
miała w czasie zimowym w różnego rodzaju salach, stąd Państwo między innymi tę salę konferencyjną, tę aulę na Zamku Piastowskim w Raciborzu już kojarzą, bo tutaj 5 lat temu taka uroczystość już miała miejsce, bo zakład karny w Raciborzu rzeczywiście jest jednym z, czy można powiedzieć, najważniejszym, najostrzejszym więzieniem wymagającym największej uwagi w województwie śląskim, śląskim inspektoracie, okręgowym inspektoracie służby więziennej. Cieszę się, że co jakiś czas te święto służby więziennej, wojewódzkie obchody dnia tradycji służby więziennej są tutaj obchodzone. A dzień tradycji 8 lutego to data nieprzypadkowa, mianowicie wówczas 8 lutego, ponad 100 lat temu, 1919 roku, marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które porządkowały, dawały fundamenty, przekazywały do realizacji te podstawowe zapisy nowoczesnego więziennictwa. I to było niezwykłe osiągnięcie na skalę europejską, bo nie tylko skupiały się na, co oczywiste, bo to jest zadanie służby więziennej, ówczesnej straży więziennej, izolacji sprawców najcięższych przestępstw, izolacji przestępców od społeczeństwa, ale też dawały podwaliny ku nowoczesnej penitencjarystyce, ku temu, żeby ta praca nad wychowaniem człowieka przebiegała jak najsprawniej. I już wówczas, tych 104 lata temu, o tym pomyślano. I dzisiaj służba więzienna to jest niezwykle nowoczesna formacja, trzecia co do wielkości uzbrojona i umundurowana formacja w Polsce. Na co dzień, pełniąc swoją służbę za murami zakładów karnych, aresztów śledczych, nie jest tak widoczna w społeczeństwie, nie jest tak łatwo dostępna społeczeństwu jak inne formacje mundurowe, chociaż czasy pewnego szaleństwa pandemicznego, czy tych wyzwań pandemicznych, czy tego szaleństwa geopolitycznego, z którymi mamy do czynienia, powodowały, że służba więzienna także, będąc na najważniejszych odcinkach zmagania się w tych sytuacjach kryzysowych przez państwo, byli także tam obecni. Funkcjonariusze służby więziennej byli obecni na granicy blisko rok temu, w pierwszych dniach kryzysu, po 24 lutego, po rozpoczęciu tej agresji Putina, agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Służba więzienna do dzisiaj gości przecież w swoich progach, i to w tych dobrych warunkach, bardzo dobrych warunkach, czyli w różnych ośrodkach wypoczynkowych uchodźców z Ukrainy. Służba więzienna do dzisiaj utrzymuje kontakt także po stronie ukraińskiej, wspierając ukraińską służbę więzienną w jej realizacji zadań, bo ona na bieżąco funkcjonuje łącznie z zadaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, z konwencji haskich i innych praw międzynarodowych związanych z prawami wojny, nie wchodząc w szczegóły. Służba więzienna realizuje te wszystkie obowiązki, ale realizując te obowiązki też wie, do czego się odwołuje. Pamięta o przeszłości, pamięta o tej wielkiej tradycji. Stąd ten ważny dzień 8 lutego pozostał w kalendarzu świąt służby więziennej obok 29 czerwca jako dzień tradycji służby więziennej, żeby odwoływać się do pięknych tradycji straży więziennej. Na marginesie powiem, bo czasami jak się mówi o przedwojennych tradycjach Straży Więziennej, to niektórzy wspominają o Berezie. Bereza nie była pod jurysdykcją Służby Więziennej, Bereza była pod jurysdykcją innych jednostek mundurowych, dzisiaj o nich nie wspomnę, więc śmiało można się odwoływać do wszystkich pięknych, najwyższych wartości tradycji Służby Więziennej, bo tę ówczesną Służbę Więzienną tworzyli bardzo często legioniści, zwłaszcza tą kadrę oficerską, kadrę zarządzającą, tworzyli ludzie, którzy oddawali swoje życie, w pełni swoje życie sprawie Rzeczypospolitej, sprawie polskiej, sprawie budowy państwa polskiego, odbudowy państwa polskiego, scalenia tych trzech różnych kawałków w jedno dobrze funkcjonujące państwo, i to tym wielkim poprzednikom dzisiejszych więzienników się udało. Ale to, że oni oddawali całe swoje życie dla państwa polskiego, to nie było tylko słowa symboliczne, to nie były tylko bieżące, codzienne, dobre wykonywanie swoich obowiązków, ale to też się stało faktem, bo oni przelali życie za ojczyznę na właściwie wszystkich frontach II wojny światowej, ale w ten sposób szczególny przelali swoje życie jako jedna z największych grup w kaźniach wschodu, w dołach śmierci, w Miednoje, w Charkowie, w Katyniu, w innych miejscach, gdzie z rąk sowieckiego, rosyjskiego imperializmu, z rąk szaleńców ze wschodu ponieśli śmierć jako ci, którzy byli najwybitniejszymi obywatelami Rzeczypospolitej. I my dzisiaj o nich chcemy pamiętać, my dzisiaj o ich ofierze chcemy pamiętać i z tej świadomości, z tej myśli czerpać siłę, czerpać wzorce do dobrej, codziennej pracy, do dobrego, codziennego funkcjonowania służby więziennej, wypełniania swoich obowiązków. A też można powiedzieć, że służba więzienna jest zupełnie inną formacją niż jeszcze była przed 2015 rokiem. Dwa wielkie programy modernizacyjne
wielkie inwestycje, miliardy złotych, pierwszy na 1,5 miliarda, drugi na 2 miliardy, które pozwoliły unowocześniać więziennictwo, które sprawiają, że funkcjonariusze służby więziennej, bo to jest podstawowy cel, pełnią swoją służbę w dużo lepszych warunkach niż miało to miejsce przed 2015 rokiem. Cały program związany z budową nowych pawilonów mieszkalnych, przede wszystkim z myślą o funkcjonariuszach, żeby w najlepszych technologiach, w najlepszych warunkach wypełniali swoje codzienne obowiązki, ale też żeby osadzeni te warunki mieli zgodne ze standardami międzynarodowymi, zgodne ze standardami humanitarnego traktowania osadzonych. Wielkie programy związane z penitencjarystyką, związane z wychowaniem, wielkie programy związane z inwestycjami, ale myślę, że pierwszy, podstawowy, najważniejszy program służby więziennej, a mianowicie program pracy dla więźniów. Przed 2015 rokiem pracowało blisko, nieco można powiedzieć, około 1/3 osadzonych tylko. Już nie mówię tu o odpłatnych pracach, tylko o takich zwykłych na rzecz chociażby zakładu karnych czy jednostek penitencjarnych. Teraz, obecnie, dzisiaj pracuje niemal każdy, który może. 96% osadzonych, którzy mogą pracować, pracują. Jest to wielkim wysiłkiem funkcjonariuszy służby więziennej, wielki sukces państwa polskiego i sukces, którego kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości jest absolutnie dumne, bo wiemy o tym, nie tylko w to wierzymy, ale wiemy o tym, że praca jest najlepszą metodą resocjalizacji. Że praca, ci, którzy pracują, wiedzą, że mogąc na siebie zarobić, mogą spłacać swoje zobowiązania, mogą sami coś kupić, na przykład w kantynie więziennej, mogą też nie tylko być uzależnionymi od tych, którzy na zewnątrz, ale na bieżąco funkcjonować i mieć jakieś środki po tym, jak już na wolność wyjdą, a niezwykle cenne chociażby jest troska i współpraca z rodziną i płacenie alimentów, bo ten odsetek więźniów osadzonych płacących alimenty też radykalnie, w sposób radykalny się poprawił, z czego jesteśmy dumni. I ten wielki program nie byłby też możliwy, gdyby nie gigantyczne zaangażowanie nie tylko kierownictwa służby więziennej, ale wszystkich funkcjonariuszy, którzy za to odpowiadają bezpośrednio, ale też tych, są w innych pionach, są chociażby w pionie ochrony czy w innych miejscach, bo przez dobrą współpracę, jak w każdej organizacji, każda śrubka w tej wielkiej machinie jest absolutnie ważna, fundamentalna, nie ma żadnej zbędnej śrubki i każdy dokłada swoją cegiełkę do tego, że ten sukces służby więziennej jest widoczny, że można tym sukcesem się chwalić i że ta służba więzienna wygląda bardzo dobrze. Ale też te wielkie inwestycje, także tutaj w Raciborzu cieszę się z pierwszego etapu, czyli nowego pawilonu, który powstaje w Raciborzu. Więzienie w Raciborzu przekroczy 1000 osadzonych, co też będzie się wiązało z nowymi funkcjonariuszami, nowymi etatami. Hala produkcyjna, która tutaj się buduje, ale też buduje się w wielu innych miejscach, chociażby w Jastrzębiu-Zdroju, w Wojkowicach, pawilony mieszkalne w Jastrzębiu-Zdroju, w Wojkowicach, w innych miejscach województwa śląskiego, inspektoratu katowickiego, rozwój. No, inspektorat katowicki sięga dużo dalej niż województwo śląskie, bo przecież aż pod Strzelce Opolskie i tamte zakłady karne, ale także Głubczyce. I te wielkie inwestycje są właściwie w każdym z tych miejsc, tych jednostek penitencjarnych. Myślę o kolejnych etapach, które tutaj także powstaną. Myślę o skuteczności, zmianach związanych z bezpieczeństwem i też wielkich, można powiedzieć, największych reformach od blisko 3 dekad w służbie więziennej, które zostały przeprowadzone ustawami z lipca ubiegłego roku, które spowodowały, że to bezpieczeństwo funkcjonariuszy co jest na pierwszym miejscu, a nie wygoda osadzonych, że to ułatwienie pracy funkcjonariuszom, że to uskutecznienie tych wszystkich zadań, które na co dzień są realizowane, ale oczywiście bez uszczerbku dla bieżącej pracy nad charakterem ludzi związanym z troską nad podopiecznymi w więzieniach, ale też cały szereg reform związanych z chociażby doprowadzaniem do więzień. Kiedyś było tak, że się nawet po wyroku skazującym łaskawie zapraszało osobę już prawomocnie skazaną do tego, żeby stawiła się do więzienia w jakimś terminie. Jak się łatwo domyśleć, myślę, że tu na sali, jakbym zrobił małe rozpytanie, to myślę, że większość z nas by trafiła, że jednak niechętnie się dobrowolnie zgłaszali do odbycia kary. I statystyki to potwierdziły, bo właściwie 96% też i praca dla więźniów 96%, ale tu myślę magiczna liczba dla funkcjonariuszy więziennictwa, 96% tych osób się po prostu nie zgłaszało i tak lądowali w ręce naszych przyjaciół, funkcjonariuszy policji, którzy musieli ich doprowadzić i my to zmieniliśmy, uporządkowaliśmy tę sprawę, że jak tylko orzeczenie jest prawomocne, od razu funkcjonariusze policji doprowadzają do murów zakładów karnych czy aresztów śledczych. Usprawnienie związane z pracą dla więźniów, usprawnienie związane ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, usprawnienia związane z
korzystaniem z pewnych uprawnień czy przywilejów przez osadzonych, oczywiście zachowując znowu standardy międzynarodowe, europejskie normy więziennictwa, na przykład w zakresie dostępu do opieki medycznej, opieki zdrowotnej. Mało kto wie, myślę, że to jest fundamentalna zmiana, że osadzeni korzystali ze wszelkich priorytetów przed kolejką powyżej standardu, który jest oferowany zwykłym osobom czekającym w kolejce na świadczenie medyczne. I znowu zmieniliśmy to, czekają jak każdy, nikogo w tej kolejce nie wyprzedzają, nie mają tutaj żadnego priorytetu, czyli korzystają z tej standardowej, zwykłej opieki bez dodatkowych priorytetów. I można powiedzieć cały szereg zmian związanych z funkcjonowaniem więziennictwa, fundamentalnych, związanych z kodeksem karnym wykonawczym, ale też związanych z ustawą o służbie więziennej. Bardzo dobre zmiany ułatwiające życie codzienne funkcjonariuszom, ale mające właśnie tą myśl o tym, żeby praca z osadzonymi była jak najskuteczniej prowadzona w ramach resocjalizacji. Ale to wszystko, o czym mówię, może powiedzieć na samym końcu, co zostało też wprowadzone, właśnie czerpie swoje źródła w odwołaniu się do tradycji, odwołaniu się do tego, że funkcjonariusz służby więziennej nosząc mundur nie tylko traktuje swoją służbę za murami zakładów karnych jako codzienną pracę, ale wie, że służy państwu polskiemu, wie, że służy społeczeństwu, wie, że służy Polakom, wie, że służy Rzeczypospolitej. I szanowni państwo, także w tym aspekcie nie tylko odwołujemy się do przeszłości, nie tylko odwołujemy się do wielkich tradycji przedwojennych Straży Więziennej, ale współcześnie, jak państwo się przyjrzą, na mundurach pojawił się nowy element, którego nie było, a z którego inne służby były dumne i są dumne, a mianowicie barwy Rzeczypospolitej, biało-czerwona flaga, która na mundurze funkcjonariusza służby więziennej od tych kilku miesięcy się znajduje. Ale też, co bardziej zaskakujące, sztandar służby więziennej, szanowni państwo, wszystkie formacje mają te trzy piękne słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Słowa, które niosą za sobą wielkie wartości, wielkie idee, które są przekaźnikiem tych idei. W 2010 roku nasi poprzednicy, wydając rozporządzenie o sztandarach służby więziennej, stwierdzili, że jednak nie ma tam miejsca dla Boga, nie ma dla honoru, nie ma dla ojczyzny. Piękne hasło, owszem, ono zostało, służba więzienna służbie Rzeczypospolitej i dalej żyjemy według tej idei, ale także jest miejsce na tą wielką dewizę wszystkich służb mundurowych, od żołnierzy Wojska Polskiego, chroniących nas wszystkich, poczynając przez wszystkie formacje mundurowe, Bóg, honor i ojczyzna. I myślę, że te zmiany krok po kroku, ale duże, spore, jak powiedziałem, największe od 30 lat, związane z funkcjonowaniem więziennictwa, z oprzyrządowaniem prawnym więziennictwa, ale też te zmiany symboliczne są niezwykle ważne, bo umacniają to poczucie, a myślę, że każdy, kto zakłada mundur funkcjonariusza państwa polskiego, te poczucie właściwej postawy wobec swojej ojczyzny. Jestem bardzo za to wdzięczny panu generałowi Jackowi Kitnińskiemu, kierownictwu służby więziennej, wszystkich szczebli, ale przede wszystkim funkcjonariuszom, państwu dzisiaj awansowanym, także na ten nowy stopień. Państwo słyszeli, to jest efektem tych reform. We współpracy ze stroną społeczną jest dzisiaj z nami pan przewodniczący Kołodziejski, szef Solidarności Więziennej. Też bardzo dziękuję za obecność. I to jest między innymi stopień wypracowany w ramach dialogu ze stroną społeczną, żeby ta ścieżka kariery w służbie więziennej jednak, czyli ten taki bardziej przyziemny, nie tylko służba, ale też codzienna praca zawodowa, była jak najsensowniej ułożona. Skoro przewidujemy ją na 25 lat, to rzeczywiście jest też więcej możliwości związanych z różnymi awansami i stopniami i to, myślę, jest niezwykle ważne. I za to wszystko dzisiaj dziękuję i awansowanym, wyróżnionym wszystkim, którzy na co dzień angażują się całym sercem w wypełnienie swojej służby, ale też jestem świadomy różnych niedociągnięć, które cały czas, nad którymi pracujemy, które chcemy niwelować i jednym z takich spraw jest oczywiście sprawa związana z rekrutacją do służby więziennej. Dzisiaj chcę tu powiedzieć, szanowni państwo, że wbrew wielu opiniom, gdzieś w mediach można poczytać o jakimś eksodusie ze służb, wcale tak nie jest, nie ma eksodusu ze służb. Są oczywiście duże zachęty związane z waloryzacją emerytur, jedno z drugim się nakłada, ale w 20 roku, w 21 i dzisiaj to powiem bardzo mocno, w 22 służba więzienna zarekrutowała więcej funkcjonariuszy, więcej osób przystąpiło do służby więziennej, niż z niej odeszło. I to jest nasz cel. To, co dotychczas nie funkcjonowało, to były tak zwane, to państwo o tym wiedzą, rekrutacje dopiero na powstały wakat. Także te reformy z lipca 22 roku umożliwiły osobom odpowiedzialnym za kadry służby więziennej dosyć standardowo rozpoczynać rekrutację szybciej. Wydaje się dosyć oczywiste, tak powinno być od lat, teraz to zostało
wprowadzone i jest instytucja przewidywanych wakatów, czyli jak ktoś odejdzie w styczniu, lutym, marcu, w styczniu, lutym, kiedy jest najwięcej odejść we wszystkich służbach, to wiadomo, że chcemy jak najszybciej te wakaty zapełnić i żeby to nie było już po okresie wakacyjnym, żeby to nie było na jesieni po okresie urlopowym, ale żeby przed tym okresem urlopowym te wakaty wypełnić. Więc te cele są postawione przed kierownictwem służby, one są sprawnie realizowane i bardzo się cieszę z tego, że te wszystkie sprawy idą ku dobremu, idą ku lepszemu, a w ramach poprawy rekrutacji myślę, że też kolejna bardzo ważna sprawa, mianowicie wczoraj został ogłoszony pierwszy przetarg przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na kwatery, na mieszkania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zaczęliśmy od Białęki, tam powstanie 100 mieszkań, ale także w Śląskim Inspektoracie, tu w Raciborzu, będzie kolejny program i ten przetarg lada dzień na mieszkania będzie realizowany po to, żeby jeszcze bardziej zachęcać tych, którzy chcą wstąpić do Służby Więziennej, żeby właśnie te zachęty były jak najszersze, jak najlepsze. I wydaje się, że to jest słuszny kierunek i pokazuje, że Służba Więzienna jest naprawdę jednym z sposób funkcjonowania, nie tylko Służby Więziennej, wszystkich służb, jest jednym z priorytetów państwa polskiego, żeby bezpieczeństwo Polaków, za które funkcjonariusze Służby Więziennej i wszyscy nasi przyjaciele z innych służb są odpowiedzialne, było na jak najwyższym poziomie. A że to zaangażowanie jest także po stronie finansowej, to też mogę powiedzieć jedną rzecz, to bardzo proszę, żeby pani prezes Sądu Okręgowego teraz nie słuchała, a cała reszta państwa może słuchać, zwłaszcza funkcjonariusze Służby Więziennej, a mianowicie pierwszy raz w historii budżet Służby Więziennej związany z inwestycjami, nowymi inwestycjami przekroczył budżet sądownictwa. Zawsze tak było, to ci z państwa, którzy bardziej znają te różne didaskalia budżetowe, za te dwie części budżetowe, czyli sądownictwo 15 i 37, czyli Ministerstwo i Więziennictwo odpowiada łącznie Minister Sprawiedliwości, ale sądownictwo cieszy się dużą autonomią, więc samodzielnie planowało bardzo duże inwestycje, nie miało w związku z tym ograniczeń. I w związku z tym nie dlatego, że budżet więziennictwa jest niższy, bo się utrzymuje, nawet jest trochę wyższy niż w innych latach, ale proszę zobaczyć, jaki przeskok, że tam, gdzie są pewne limity budżetowe, czyli tam, gdzie mogą być nakładane limity budżetowe, bo na sądownictwo nie mogą być, to i tak decyzjami państwa polskiego, decyzjami rządu udało się doprowadzić do sytuacji, w której więziennictwo ma budżet wyższy niż cieszący się autonomią budżet sądownictwa, gdzie sądownictwo samo planuje. To pokazuje skalę inwestycji, skalę zmian, skalę zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa, w poprawę warunków, w dobre, skuteczne realizowanie codziennych obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom za tą wielką, wytężoną, ciężką, codzienną pracę, ale też dziękuję, korzystając z obecności szefów i przedstawicieli wszystkich współpracujących z nami służb i instytucji, bardzo dziękuję za tą wielką współpracę, za tą życzliwość, za to otwarcie tutaj na Śląsku przy Okręgowym Inspektoracie w Katowickim, bo jestem świadomy, do mnie to dociera, jestem przecież związany ze Śląskiem, bardzo często rozmawiam o sprawach Śląska, ale w Warszawie nawet mówią, że tutaj na Śląsku jest wzór współpracy między służbami i za to gorąco dziękuję na ręce pana generała, na ręce panów oficerów, panów dyrektorów, na ręce także pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który także osobiście dzisiaj do nas przyjechał, bo ta współpraca jest na każdym polu, w które się angażujemy, zawsze jest otwarto i zawsze jest pełna gotowość do tego, żeby wspomóc, żeby współpracować, żeby organizować różnego rodzaju wydarzenia, ale też wzajemnie się wspierać tam, gdzie to wsparcie jest niezbędne, jest konieczne. Także za to wszystko dzisiaj w Dniu Tradycji należą się wszystkim państwu gorące podziękowania, bo to, że odwołujemy się do wielkiego etosu II Rzeczypospolitej, to jest właśnie związane z dzisiejszym świętem, że sukces rozwoju, sukces scalenia tych trzech różnych części w II Rzeczypospolitej, w odrodzonym państwie polskim, nie byłby możliwy, gdyby nie właściwe zaangażowanie i ta postawa współpracy, postawa otwartości i takiej postawy współpracy, otwartości dobrego, codziennego realizowania swoich obowiązków ze świadomością tego, że służy się państwu polskiemu, społeczeństwu, obywatelom, Polakom i dba o bezpieczeństwo, wszystkim państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, proszę o zabranie głosu dyrektora generalnego Służby Więziennej, pana generała Jacka Kitlińskiego. Szanowny panie ministrze, szanowny panie generale, panie, panowie oficerowie, szanowni państwo prezesi, szanowni państwo samorządowcy,
czcigodni księża, kapelani, wszyscy państwo według godności pełnionych funkcji, a przede wszystkim drogie funkcjonariuszki i funkcjonariusze. Nasza formacja liczy sobie już 104 lata, ale Dzień Tradycji Służby Więziennej obchodziliśmy 8 lutego po raz pierwszy. 7 i 8 lutego 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które na niespełnych 5 stronach maszynopisu opisały organizację i zasady działania więzień i zakładów wychowawczo-poprawczych. Nasi poprzednicy już wtedy wiedzieli, że mają działać dla dobra człowieka, tego, którego trzeba chronić przed złem, ale i tego, który zbłądził. Już wtedy docenili rolę pracy, nauki w systemie naprawy więźniów. W tym czasie wspominamy ich, tych, którym zawdzięczamy etos służby i podwaliny polskiego systemu penitencjarnego oraz tych, którzy za służbę ojczyzny zapłacili życiem. My współcześni więziennicy mamy zadania na miarę XXI wieku. W zgodzie z zasadami prawa i humanitaryzmu chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy spokój w jednostkach penitencjarnych i bezpieczeństwo państwa. Szanowni Państwo, ostatnie lata, szczególnie te, o których mówił pan minister, dzięki przychylności resortu sprawiedliwości sprzyjają zmianom w służbie więziennej. Dwa olbrzymie programy modernizacyjne, z czego trzeba sobie powiedzieć, że nigdy nie byliśmy w żadnym programie modernizacyjnym po latach 90. Trzeba było dobrej zmiany, żeby ta zmiana nastąpiła również w służbie więziennej. I właśnie te dwa programy modernizacyjne w sposób widoczny dla każdego wpłynęły na rozwój formacji, w tym na poprawę warunków służby i pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Program Praca dla Więźniów przynosi korzyści państwu, jednostkom penitencjarnym, ale i osadzonym. Ale wreszcie program Nowoczesne Więziennictwo, o którym też mój szanowny przedmówca mówił przed chwilą, wprowadził istotne zmiany prawne i organizacyjne, które kadrze ułatwiają służbę i pracę, usprawniają funkcjonowanie jednostek penitencjarnych. Dane hasło "Więzienie to nie hotel" wprowadziliśmy w życie, szanowni państwo, i za te wszystkie zmiany bardzo serdecznie chciałem podziękować panu ministrowi Michałowi Wosiowi. To dzięki jego determinacji no i takiej dobrej współpracy, że my ciągle pracujemy. Ale to, szanowni państwo, przynosi efekty, bo rzeczywiście polskie więziennictwo się zmienia. Mam takie prawo to ocenić, bo już trochę pracuję dla tej naszej wspaniałej organizacji, więc powiem, że ten okres tych ostatnich 2-3 lat, a od 2015 jest najbardziej intensywny, jeśli chodzi o zmiany w całej naszej służbie. I ważne jest to, że państwo możecie być pewni, że właśnie ci wszyscy, którzy pracują w jednostkach penitencjarnych, gdzie jesteście państwo niewidoczni, to dzięki wam mamy spokój w jednostkach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nowe stopnie państwo otrzymali. To jest też ta zmiana, która była bardzo, bardzo potrzebna. Jesteśmy jeszcze na drodze innych zmian po to, żeby kariera i ścieżka funkcjonariusza służby więziennej była wyrazista i każdy, żeby wiedział, że jak dobrze pracuje, kiedy osiągnie właściwy awans, właściwą pozycję w służbie więziennej. Dlatego bardzo serdecznie wam dziękuję, szczególnie za wytężoną pracę od września właściwie do 1 lutego, kiedy wprowadzaliśmy te zmiany i one wymagały od państwa i od nas wszystkich bardzo wielkiej determinacji i takiego dobrego przygotowania i solidarności zawodowej, z której, panie ministrze, zdaliśmy egzamin. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję moim funkcjonariuszkom, pracownikom więziennictwa za te dobre rzeczy, które się zadziały. Szanowni państwo, można sobie zadać pytanie, dlaczego spotykamy się dzisiaj w Okręgowym Inspektoracie w Katowicach? Anoż tak się dzieje, że skoro mamy 11 okręgowych inspektoratów, to ktoś musi być najlepszy, żeby ci inni mogli doganiać tych najlepszych. Z wielką satysfakcją zawsze tutaj na tej ziemi śląskiej jestem i widzę zmiany, które,
które się tutaj dzieją. I dlatego inwestowane są, tak, panie mistrze, inwestowane są pieniądze i lokowane tutaj, dlatego że tu funkcjonariusze wiedzą, jak skutecznie i dobrze je wykorzystać. To czasami z dużego dobrostanu wywiązać się z tych wszystkich zadań jest bardzo ciężko. A Śląsk, województwo śląskie, szczególnie okręgowy inspektorat, ale i wiodąca jednostka, nie ukrywajmy, o której mówił pan minister, zakład karny w Raciborzu. My w więziennictwie nazywamy tysięczniki, tak jak tych tysięczników jest kilka w Polsce i właśnie Racibórz za chwilę będzie tą jednostką, która będzie miała powyżej 1000 miejsc, ale nie tuzinkowych miejsc, bo to jest zakład karny zamknięty dla osób, które wymagają właściwej korekty. I ta korekta tutaj następuje, szanowni państwo. Bardzo dziękuję naszym więziennikom i okręgowi, tak jak mówiłem, katowickiemu. Już w dobie, szanowni państwo, pandemii pokazaliście solidarność ze społeczeństwem, produkując różne rzeczy, które były wtedy nam niezbędne, ale jak wybuchła wojna na Ukrainie, więziennicy też tego okręgu byli pierwsi, którzy nieśli pomoc i niosą. Za to wszystko bardzo dziękuję. Także szanowni państwo, drodzy funkcjonariusze, dbajcie o tradycję. Ta tradycja chociażby w zakładzie karnym w Raciborzu wybrzmiała ostatnio w mediach i w tych tradycyjnych, elektronicznych, bo przecież tu jest zabytkowy dzwon, który jeszcze dzisiaj wspominaliśmy z panem dyrektorem. Od wielu lat był po to, żeby w chwilę, kiedy trzeba było zmobilizować funkcjonariuszy, on wybrzmiewał. Oby wybrzmiewał jak najrzadziej. Ale właśnie takim dobrymi zmianami, tą sięganiem do tradycji, szanowni państwo, jest to nam niezbędne i dlatego bardzo dziękuję panu dyrektorowi zakładu karnemu w Raciborzu, całej załodze, panu dyrektorowi okręgowemu z Katowic i wam wszystkim funkcjonariusze za wspaniałą pracę i ten dobry wizerunek więziennictwa. Bo szanowni państwo, o nas albo się mówi, albo się w ogóle nie mówi, albo źle tak bywało, bo ta praca za murami, jeżeli jest dobrze wykonywana, nikogo nie interesuje. Interesują jakieś rzeczy, które się mogą przydarzyć, bo to tam, gdzie nikt nic nie robi, to się nic nie dzieje. Wobec powyższego bardzo się cieszę, że Dzień Tradycji będziemy mogli opowiedzieć wszystkim, jak ciężko pracujemy, ale i mamy się do czego odnieść, o czym tutaj już wspominał nasz pan minister. Szanowni państwo, przede wszystkim dzisiaj osoby awansowane, ale w innych jednostkach również odznaczane i wszyscy ci, którzy dzisiaj korzystamy z tego dnia tradycji, chcę państwu jeszcze raz serdecznie podziękować, pogratulować i bardzo proszę o przekazanie ode mnie słów dla osób najbliższych. To bez mężów, żon, dzieci i to, co się składa na rodzinę, nie moglibyśmy tych zadań wykonywać. Oni nas mobilizują, podtrzymują, a życie z funkcjonariuszem czy z funkcjonariuszką do najłatwiejszych nie należy. To myślę, że wszyscy państwo wiecie, bo przede wszystkim zawsze jest służba i jeszcze raz służba. O tym wiemy. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie generale. Szanowni państwo, w imieniu wojewody śląskiego głos zabierze doradca wojewody śląskiego, pan generał brygady w stanie spoczynku Tomasz Miłkowski. Mogę tędy? Mogę, co? Panie ministrze, panowie generałowie, panie, panowie oficerowie, funkcjonariusze, żołnierze, wszyscy państwo zebrani, goście, chociaż jako gość mogę sobie pozwolić, żeby nie wymieniać państwa w pierwszym szeregu, bo w pierwszym szeregu, chociaż reprezentowanym dzisiaj przez rzędów kilka co najmniej, są osoby, które, jak rozumiem, są w elitarnej formacji, bo mają elitarny stopień, tak? To jest również przez najbliższe lata, będziecie państwo pewnie
oglądani, jak, co to właściwie jest, ale potem już się wszyscy przyzwyczają. Szanowni Państwo, przemawianie po kimś to jest zawsze utrudnienie i ułatwienie. Po dzisiejszych przemowach pana ministra i pana generała, cokolwiek bym nie powiedział o waszej formacji, to będzie trochę, powiedziałbym, passé, bo nic tu nowego nie wymyślę. W związku z tym chciałbym w tej wersji łatwiejszej, czyli już tylko podziękowań w imieniu wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, podziękować państwu za służbę, za pracę, bo przecież to obie te części składają się na państwa sukces. Jak każda formacja, może za wyjątkiem Straży Pożarnej, która tylko pomaga, każda inna formacja, szanowni państwo, ma mniejszy czy większy, ale jednak elektorat negatywny. To jest istotą państwa, również służby. Natomiast to, co najważniejsze, to chciałbym powiedzieć, bo do tego zostałem zobowiązany przez pana wojewodę, że chociaż nadzór i takie sprawstwo kierownicze nad administracją niezespoloną jest trochę inne wojewody niż nad administracją zespoloną, to jednak, szanowni państwo, w wielu miejscach spotykamy się i spotykać się będziemy. Te wielkie pieniądze, o których panowie mówiliście, przecież potem będą rozkładane na czynniki pierwsze, a to są i kwestie procedury, różnego rodzaju pozwoleń, również w pewnej części przecież wojewoda uczestniczy w procesach opiniowania, również innych środków przyznawania, czy też udziału w tym wszystkim. A w związku z tym, szanowni państwo, w imieniu wojewody raz jeszcze powiem, dziękujemy państwu za pracę, za służbę. Życzymy jak najwięcej nudy, chociaż to chyba jest trudne, szczególnie, że no cóż, wszyscy wiemy, że prawdopodobnie przez najbliższe lata, a może i dłużej, skończył się czas tego spokoju, pokoju, jakby go nie nazywać, i raczej myślenia tylko o tym, żeby było lepiej i lepiej, i cofnęliśmy się o parę kroków, nie z własnej winy, tylko z winy tych, którzy, na których wpływu za wielkiego nie mamy, ale musimy się z tym zmierzyć. Państwo jako trzecia formacja macie inne oczywiście zadania, ale tam, gdzie zło, gdzie problemy, gdzie dzieje się coś niedobrze, to zawsze pewien procent na końcu ląduje niestety w waszych ramionach. Tak to już jest, także życząc państwu spokoju, chociaż to chyba trochę takie życzenia jak każde, wishful thinking, bo będzie chyba inaczej. W imieniu pana wojewody Jarosława Wieczorka jeszcze raz dziękuję. Życzę kolejnych miesięcy do czerwca, tak? Bo wtedy będzie święto. Bo to rzeczywiście 104 lata to już był czas, szanowni państwo, żeby mieć wreszcie dzień tradycji, prawda? Już ten czas ku temu. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Bardzo dziękuję, panie generale. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość dobiega końca. Za chwilę asysta honorowa opuści miejsce uroczystości, po czym dowódca uroczystości złoży meldunek panu ministrowi o jej zakończeniu. Szanowni państwo, proszę wszystkich o powstanie.
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Zapraszam do zwiedzania Izby Tradycji Śląskiej Służby Więziennej, która mieści się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jej otwarcie miało miejsce 14 lutego 2013 roku. Od tego czasu rocznie zwiedza ją kilkanaście tysięcy turystów. W drodze będą mieli Państwo okazję obejrzeć wystawę historyczną 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce. W imieniu dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach i dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Serdecznie gratuluję wszystkim awansowanym. Dziękuję za uwagę.